Witajcie na kanale Pisologia. Mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam o tym, jak dbać o psa w upalne dni. Upały są szczególnie niebezpieczne dla psów starych, dla szczeniaków oraz dla psiaków chorych. Nie najlepiej zniosą je również psiaki o spłaszczonych mordkach oraz te, które nie posiadają w ogóle sierści. Trzeba też pamiętać o tym, że takie wysokie temperatury sprzyjają zaostrzaniu się stanów niewydolności naczyniowo-krążeniowej oraz niewydolności oddechowej. Bez względu na to, jakiego macie psiaka, czy jest młody, czy stary, czy jest zdrowy, czy chory, warto jest wiedzieć, jak pomóc mu przetrwać upały. Psy dużo gorzej radzą sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła niż ludzie. My posiadamy praktycznie na całym ciele gruczoły potowe, dzięki którym właśnie wydziela nam się pot, który parując odprowadza nadmiar ciepła z organizmu. Psy praktycznie nie posiadają gruczołów potowych na swoim ciele, mają je tylko pomiędzy palcami i można to sobie zaobserwować w momencie, kiedy pies jest zestresowany i chodzi po posadzce, to zostawia takie mokre ślady. Natomiast jest to zdecydowanie za mała powierzchnia, żeby wychłodzić cały organizm psa i dlatego też psy chłodzą się w inny sposób, czyli po prostu dyszą. Poprzez intensywne oddychanie z otwartego pyska paruje ślina i właśnie w ten sposób psy odprowadzają nadmiar ciepła z organizmu. Tak więc najefektywniej psy chłodzą się poprzez pysk, ale także poprzez gęsto unaczynione uszy oraz przez łapy. Jeżeli pies pozostaje w wysokiej temperaturze zbyt długo, to mechanizmy, które go chłodzą, mogą się okazać niewystarczające. Dla takiego zdrowego psa, w zależności od rasy oraz jego wielkości, prawidłowa temperatura ciała waha się w przedziale od 37,5 do 39 stopni Celsjusza. Jeżeli natomiast ta temperatura ciała psa wzrasta do 40-41 stopni Celsjusza, to możemy już mówić o przegrzaniu organizmu i taki pies narażony jest na udar cieplny. Objawami takiego udaru są podwyższona temperatura ciała, nadmierne zianie, przyspieszona akcja serca, ślinienie się gęstą śliną, wymioty lub biegunka, apatia, brak apetytu, drgawki mięśni, problemy z utrzymaniem równowagi czy utrata przytomności. Wszystkie te objawy mogą być charakterystyczne również dla innych schorzeń, na które może chorować Wasz psiak. Natomiast w przypadku udaru cieplnego bardzo charakterystyczne jest to, że te objawy pojawiają się nagle. W związku z tym, jeżeli Wasz pies przez cały dzień przebywał gdzieś na słońcu, na powietrzu i przez cały dzień zachowywał się normalnie, a nagle pojawiły się właśnie takie objawy jak biegunka, apatia, brak apetytu itd., to można tutaj podejrzewać właśnie wystąpienie udaru cieplnego. Co w takiej sytuacji zrobić? Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, żeby znaleźć dla psa takie chłodne schronienie gdzieś w cieniu i schłodzić jego organizm. Najlepiej zrobić to przykładając do niego mokre ręczniki albo ręczniki czy jakieś szmatki z lodem w okolice karku, pyska i właśnie łap. To są te miejsca, gdzie pies najszybciej odprowadza ciepło. Kolejnym naszym krokiem powinno być poszukanie w okolicy weterynarza. Jeżeli jesteśmy gdzieś na wakacjach, to dobrze jest wcześniej już to zrobić i wcześniej znaleźć sobie telefon do najbliższego weterynarza i po prostu jak najszybciej się pojawić w takiej klinice weterynaryjnej, żeby lekarz mógł tutaj udzielić już profesjonalnej pomocy. Udar cieplny to nie jest jedyne zagrożenie, które czyha na naszego psa w upalne dni. Bardzo niebezpieczne dla psiego organizmu jest też odwodnienie. Dlatego pies musi mieć zawsze stały dostęp do świeżej, czystej wody do picia i bez względu na to, czy idziecie gdzieś z psem na spacer, czy pies przebywa w domu, po prostu pies musi mieć dostęp do tej wody. Jest to szczególnie ważne u psiaków, które nie mieszkają z nami w domu, tylko mieszkają na podwórku, czy mają gdzieś jakiś swój kojec, ponieważ takie psiaki potrafią wodę bardzo szybko wypić, albo mogą ją też na przykład rozlać, dlatego kilka razy w ciągu dnia trzeba wyjść i zobaczyć, czy w misce jest odpowiednia ilość wody dla psa. Woda jest w ogóle bardzo fajnym sposobem na chłodzenie psa i świetnie, jeżeli Wasz pies lubi spędzać czas nad wodą, lubi się kąpać, lubi pływać i tak dalej. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób można przyzwyczaić psa do tego, żeby polubił wodę, to nagrałam już o tym odcinek, który podlinkuję Wam w opisie pod tym filmem.
ciepłe dni kluczowe jest to, żeby zapewnić psu zacienione, chłodne miejsce do odpoczynku. Ponieważ psy mają bardzo niewydajne te mechanizmy chłodzenia organizmu, to jeżeli zostawimy psiaka na słońcu przez kilka godzin, może się on przegrzać, może dojść do udaru cieplnego, który jest bardzo niezdrowy dla psiego organizmu i w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do śmierci psa. Dlatego jeżeli macie psa, który mieszka gdzieś w końcu na ogródku, to upewnijcie się, że ma on chłodne, zacienione miejsce, w którym może sobie odpocząć. Zwykła taka buda nie jest najlepszym miejscem do odpoczynku dla psa w gorące dni, ponieważ buda się potrafi bardzo mocno nagrzać i pies po prostu czuje się w środku jak w piekarniku. Bardzo dobrze sprawdzają się kamizelki chłodzące oraz różnego rodzaju maty chłodzące. Można też położyć psu zwykły, wilgotny ręcznik gdzieś na posłaniu i w ten sposób pomóc mu właśnie obniżyć temperaturę ciała. Te maty chłodzące są bardzo fajne, ponieważ można je wsadzić do lodówki. One się wtedy schładzają i później oddają ten chłód przez dłuższy czas. Są też takie maty, które zawierają w sobie taki czynnik chłodzący, który się uaktywnia w momencie, kiedy pies kładzie się na macie. Są to bardzo fajne rozwiązania, zarówno jeżeli macie psa w mieszkaniu, jak i jeżeli trzymacie psa na podwórku. Kolejny bardzo ważny temat to jest taki temat, o którym się bardzo dużo mówi i wydaje się, że już wszyscy opiekunowie psów o tym wiedzą, ale chyba jednak nie do końca tak jest, ponieważ nadal zdarza się, że ludzie zostawiają psy w upalne dni w zamkniętym samochodzie. I tutaj nie ma większego znaczenia, czy ten samochód jest zamknięty szczelnie, czy ktoś uchylił psu okno. Prawda jest taka, że w upalne dni samochód bardzo szybko się nagrzewa i pies po prostu nie jest w stanie przeżyć w takich warunkach. Więc nawet jeżeli zostawiamy tam psa na kilka minut, jeżeli tylko idziemy gdzieś do sklepu coś szybko kupić, to i tak narażamy naszego psa na śmierć. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka nigdy w życiu nie przyjdzie Wam do głowy, żeby zostawić psa zamkniętego w samochodzie. Zawsze zabierajcie go ze sobą. Jeżeli natomiast zobaczycie, że ktoś zostawił psa w samochodzie gdzieś na parkingu, to reagujcie, wezwijcie odpowiednie służby, policję, straż miejską. I naprawdę takie sytuacje trzeba zgłaszać i trzeba reagować. W upalne dni zdecydowanie odradzam Wam używanie kagańców weterynaryjnych. Mówiłam już o nich wcześniej w odcinku o tym, jak prawidłowo dobrać kagańc dla Waszego psiaka, ale ponieważ cały czas widzę osoby, które na codzienne spacery chodzą właśnie w takich kagańcach, to powtórzę jeszcze raz, że te kagańce absolutnie nie nadają się na codzienne spacery. One w taki ciasny sposób oplatają pysk psa, uniemożliwiają mu otwarcie pyska i o ile sprawdzą się w lecznicy weterynaryjnej, jeżeli mamy jakiś bolesny zabieg i chcemy po prostu, żeby pies nie miał możliwości, żeby ugryźć nas czy weterynarza, to na kilka minut można psu taki kaganiec założyć. Natomiast nie nadaje się on na codzienny spacer, na podróżowanie z psem, środkami komunikacji miejskiej i tak dalej, właśnie dlatego, że pies nie może ziać i nie może prawidłowo się chłodzić. Innym takim sprzętem spacerowym, dosyć popularnym, który również zdecydowanie odradza w upalne dni, to są metalowe obroże, które po prostu bardzo szybko się nagrzewają. Jeżeli chodzi o same spacery, to dobrze jest też w te najbardziej upalne dni zmienić sobie trochę godziny spacerowe i wychodzić z psem na taki dłuższy spacer albo bardzo wcześnie rano, albo bardzo późno wieczorem, czyli po prostu wtedy, kiedy jest chociaż trochę chłodniej. W ciągu dnia oczywiście można z psem wyjść na krótki spacer, żeby załatwił swoje potrzeby fizjologiczne, ale nie zmuszajmy tutaj psa do jakiejś dodatkowej aktywności. Darujmy sobie rower, darujmy sobie rzucanie patyków i piłki. Niech pies się po prostu załatwi, a wszelkie aktywności przerzućmy właśnie na te godziny poranne albo późno wieczorne. Ostatnim tematem, który chciałam tutaj poruszyć, jest pielęgnacja psa w upalne dni. Wielu opiekunów psów, którzy mają psiaki właśnie z taką długą sierścią, z gęstym podszerstkiem, uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla takiego psa w upalne dni jest po prostu ogolenie go możliwie krótko. Prawda jest jednak taka, że wcale nie jest to taki dobry pomysł, ponieważ ta gruba sierść z gęstym podszerstkiem świetnie izoluje psa od temperatur, które go otaczają. Jeżeli posiadacie psa z taką puchatą, dwuwarstwową sierścią, to możecie skrócić ten włos okrywowy, zwłaszcza na brzuchu, żeby nie powstawały kołtuny. Natomiast podszerstek najlepiej jest po prostu wyczesać, pozbyć się nadmiaru już martwych włosów, ponieważ oczywiście psy wymieniają sierść i na zimę
ten podszerstek jest zdecydowanie grubszy i bardziej gęsty niż latem. Natomiast wygolenie takiego psa na krótko czy wręcz na łyso zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Są oczywiście rasy psów, które w ogóle nie posiadają sierści, które są właśnie takie łyse i tutaj pojawia się inne zagrożenie w postaci promieni ultrafioletowych. Pies po prostu może zostać przez słońce poparzony, tak samo jak nasza skóra, jeżeli nie jest chroniona, może być poparzona przez słońce. I w przypadku takich psiaków trzeba się po prostu zaopatrzyć w odpowiedni krem z filtrem dla psów. Radzę tutaj właśnie udać się do sklepu zoologicznego i wybrać specjalistyczny taki krem z filtrem dla psów, a nie używać tych kremów z filtrem dla ludzi, ponieważ ludzka skóra i psia skóra posiadają różne pH. Na specjalną uwagę zasługują także psie łapy, które mogą poparzyć się o rozgrzany asfalt. I tutaj oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście wybierali raczej powierzchnie trawiaste i żebyście wychodzili z psem głównie rano i wieczorem, kiedy jest po prostu chłodniej. Natomiast jeżeli nie macie takiej możliwości, jeżeli musicie wyjść z psem w ciągu dnia i właśnie jest taki rozgrzany asfalt, to najlepszym rozwiązaniem jest po prostu sobie psa przenieść. Jeżeli zaś macie psa zbyt dużego, zbyt ciężkiego, żeby go przenieść, nie jesteście w stanie go podnieść, no to tutaj dobrym rozwiązaniem mogą okazać się takie specjalne buty dla psa, które po prostu oddzielą jego łapy od rozgrzanego asfaltu. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli, jak pomóc swojemu psu przetrwać te upalne dni. Przypominam również o konkursie z okazji 50 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Wszystkie informacje odnośnie konkursu znajdziecie w linku, który umieszczę Wam w opisie pod tym filmem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!